Cześć, ciekawscy! Anastazja to jeden z najbardziej znanych i lubianych filmów animowanych lat 90. Opowiada o losach Anny, osieroconej dziewczyny, która okazuje się być Anastazją Nikołajewną Romanową, czyli cudownie ocalałą córką cara Mikołaja II. W bajce nie brakuje wielu romantycznych i magicznych momentów, jednak jak to się ma do prawdziwej historii, która stała się inspiracją dla tej produkcji? Kim była tytułowa bohaterka w realnym świecie i dlaczego jej losy stały się jedną z największych zagadek XX wieku? Co wiemy o krwawej masakrze na rodzinie Romanowów i czy to możliwe, że Anastazja jako jedyna przeżyła egzekucję? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się także, dlaczego panuje powszechne i zarazem błędne przekonanie, że bajka Anastazja została stworzona przez wytwórnię Disneya, ale zanim przejdziemy dalej, upewnijcie się też, że kliknęliście suba, włączyliście powiadomienia i nie zapomnieliście o łapce w górę. Bajka o rosyjskiej księżniczce Anastazji, która cudem przeżyła zamach stanu i dotknięta przez amnezję szuka swojej tożsamości, do dziś dnia rozbudza wyobraźnię widzów, podobnie jak lata temu wyobraźnię ludzi rozbudzały wydarzenia. Z Jekaterynburgu, gdzie w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku doszło do masakry rodziny Romanowów. Właściwie nikt nie wiedział dokładnie, jak wyglądał przebieg wydarzeń owej tragicznej nocy, ponieważ władze rewolucyjne, które zleciły pogrom carskiej familii, postanowiły zachować całą sprawę w tajemnicy. Nie udało się jednak ukryć wszystkiego, w końcu mieszkańcy domu w okolicy posiadłości słyszeli strzały i zauważyli, że miejsce zamieszkania Romanowów z dnia na dzień całkowicie opustoszało. W tamtym czasie wprost huczało od plotek, ale opowieści przekazywane z ust do ust często były sprzeczne. Pojawiały się rzekome relacje zamachowców biorących udział w egzekucji. Rozpowiadano, że caryca i jej córka w gorsetach miały zaszyte klejnoty zabrane z pałacu, które zadziałały jak kamizelki kuloodporne. Ponoć przy wynoszeniu zwłok jedna z księżnych się ocknęła, zatem ofiary postanowiono dodatkowo potraktować bagnetami i kolbami karabinu. W innej wersji twierdzono, że jedyną ocalałą była najmłodsza córka cara Anastazja, której ucieczce pomógł jeden z żołnierzy. Władze bolszewickie, chcąc ukrócić te domysły, ostatecznie całkowicie zakazały poruszania tematu carskiej rodziny, a także postawiły na akcję propagandową, wydając oficjalny komunikat, że podczas egzekucji życie stracił jedynie car Mikołaj II, a jego żona Aleksandra Fiodorowna, cztery córki i syn zostali przewiezieni w bezpieczne miejsce. Zatem społeczeństwo tak naprawdę nie wiedziało, gdzie przebywa familia i czy faktycznie nadal żyje, a to dodatkowo rozbudziło wyobraźnię. W takich okolicznościach niektórzy zauważyli bowiem szansę na dorobienie się ogromnego majątku Romanowów. W całej Europie grzyby po deszczu zaczęli pojawiać się oszuści twierdzący, że są cudownie ocalałymi członkami rodziny carskiej. W bolszewickiej Rosji taka deklaracja oznaczała nic innego jak karę śmierci, ale i tak zgłaszali się śmiałkowie liczący na to, że ich oszustwo nie zostanie wykryte. Najczęściej podszywano się pod carewicza Aleksego, czyli syna Mikołaja II lub pod jego najmłodszą córkę, księżniczkę Anastazję. A wy swoją drogą zobaczcie jeden z naszych wcześniejszych odcinków, w którym dowiecie się o najsłynniejszych w historii osobach kradnących tożsamość kogoś innego. Link do tego filmu macie teraz na ekranie. A my wracamy do dzisiejszego tematu. Brytyjscy naukowcy wyliczyli, że na całym świecie ujawniło się w sumie 80 osób podających się za samą Anastazję Romanową. Jej przypadek najdłużej był okryty tajemnicą, ponieważ ciała nie odnaleziono aż do 2007 roku, zatem w teorię cudownego ocalenia dziewczyny wierzono przez lata. Co chwilę można było usłyszeć o kolejnej fałszywej księżniczce podającej się za córkę cara i choć faktycznie większość z nich marnie grała swoją rolę, ale była też taka uzurpatorka, która zyskała sporą grupę popleczników. Mowa o kobiecie, która ujawniła się kilka lat po egzekucji carskiej rodziny. Próbowała odebrać sobie życie skacząc z jednego z berlińskich mostów, ale została uratowana i trafiła do szpitala. Przez długi czas nie udało się ustalić jej tożsamości, dlatego nadano jej nazwisko Anna Anderson. A ona sama w końcu zwierzyła się jednej z pielęgniarek, że tak naprawdę jest Anastazją Nikołajewną Romanową, czyli cudownie ocalałym dzieckiem Mikołaja II. Na potwierdzenie swoich słów zaczęła opowiadać o zwyczajach i sekretach życia dworskiego, które mógł znać jedynie członek carskiej rodziny. Co więcej, potrafiła się podpisać tak jak Anastazja, a zgodność pisma potwierdził znany niemiecki grafolog. Oszustwo było tak wiarygodne, że babka prawdziwej Anastazji wysłała do Berlina jedną z dam dworu, aby ta sprawdziła, ile prawdy kryje się w zachowaniu uzurpatorki. Kobieta po spotkaniu rzekła, że co prawda podająca się za księżniczką osoba jest rzeczywiście bardzo podobna do córki cara, ale nie mogła ze stuprocentową pewnością potwierdzić jej tożsamości. Oszustka zyskała jednak taką popularność, że szpital, w którym przebywała, był tłumnie odwiedzany przez ciekawskich, chcących zobaczyć domniemaną Romanównę. Kobieta do ostatnich dni swojego życia grała swoją rolę i używała tytułu Wielkiej Księżnej Anastazji. Napisała książkę zatytułowaną Jestem Anastazja i do śmierci prowadziła sądową batalię o majątek całej rodziny. A jeśli chcecie dowiedzieć się, o jakiej fortunie mowa i usłyszeć więcej o uzurpatorach podszywających się pod rodzinę Romanowów, to zobaczcie polecany przez nas odcinek na kanale Dla Ciekawskich.
Natomiast w sprawie Anny Anderson dopiero badania DNA potwierdziły jej wielką improwizację i okazało się, że tak naprawdę pochodziła z Kaszub. Nazywała się Franciszka Szanckowska i nawet nigdy nie była w Rosji. Zmarła 4 lutego 1984 roku w Charlottesville w Stanach Zjednoczonych. A wracając do historii prawdziwej Anastazji. To tak jak wspominaliśmy, dopiero w 2007 roku udało się odkryć jej szczątki w lesie niedaleko Jekaterynburga. Była pochowana w innym miejscu niż cała rodzina, ale podobnie jak oni zginęła od ran postrzałowych, a jej ciało po śmierci zostało oblane kwasem siarkowym i zakopane. W ten sposób jedna z największych zagadek XX wieku została wyjaśniona, a teorie spiskowe o jej domniemanym ocaleniu, które przez lata rozbudzały wyobraźnię, stały się inspiracją dla twórców filmowych. Oczywiście najpopularniejszą produkcją była bajka Anastazja, którą bardzo luźno oparto na masakrze rodziny Romanowów. Legenda o ocalałej córce Mikołaja II została tam wykorzystana do stworzenia animowanego, muzycznego romansu. Występują w nim postaci jak z prawdziwego życia, w tym Rasputin, który faktycznie służył na dworze cara Mikołaja, ale z kolei w przeciwieństwie do bajkowego bohatera wcale nie był wrogiem carskiej rodziny, ale przyjacielem, który uzdrawiał i przepowiadał przyszłość. Natomiast główna bohaterka Anna, która później okazuje się być prawdziwą Anastazją, została zainspirowana nikim innym jak Anną Anderson, słynną uzurpatorką, o której opowiadaliśmy przed chwilą. Oglądając animację, nie sposób nie odnieść wrażenia, że została stworzona w bardzo disneyowskim stylu i dlatego do dziś dnia wielu kinomanów jest przekonanych, że jest to faktycznie produkcja wytwórni Walta. A rzeczywistość jest taka, że to studio 20th Century Fox odpowiada za stworzenie i sukces animacji. Jej powstanie w latach 90. nie wzięło się z niczego, bowiem kierownictwo, obserwując olbrzymi sukces bajek, takich jak Mała Syrenka czy Piękna i Bestia, postanowiło udowodnić, że nie tylko Walt Disney potrafi stworzyć kultowe kreskówki. Co prawda nie udało się osiągnąć porównywalnego do nich kasowego sukcesu, ale i tak Anastazja Foxa bardzo dobrze zapisała się w historii kina i pamięci widzów. Los jednak chciał, że od 2019 roku Anastazja i tak w końcu stała się jedną z disneyowskich księżniczek, a wszystko przez to, że wytwórnia Walta wykupiła 20th Century Fox i zyskała prawo do wszystkich jej produkcji. A wy ciekawscy też jesteście w grupie osób przekonanych, że bajka Anastazja wyszła spod rąk rysowników Disneya? Czy wiedzieliście, że została zainspirowana historią rodziny Romanowów? Co myślicie o tej produkcji? Podoba wam się? Koniecznie napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem oraz pamiętajcie o subie i kciuku w górę. Zajrzyjcie też do nas jutro o 18, żeby zobaczyć kolejny odcinek z efektem wow. Do usłyszenia, cześć!